Siemka, Tremka, witam was w kolejnym odcinku z Trouba. Oczywiście kolejny raz wylądował Luxion. Macie oczywiście informacje o tym, jak klikniecie F1 albo po prostu jak się zalogujecie, też wam wyskoczy to okienko. Przynajmniej powinno, że Luxion wylądował. No, mamy oczywiście piątek, także... jaki fajny... Poliwona. Ale fajny. Muszę go zdobyć. To jest Alaj? Jak tak, to muszę go mieć. Dobra, to potem. A teraz, wracając do tego. Jest piątek i monetki możecie sobie zebrać oczywiście na challenge'ach, także dodatkowo, jeśli nie zdążyliście jeszcze zebrać, to możecie sobie tutaj podciągnąć wasze monetki. Ja tutaj oczywiście mam monetki, także tym się nie przejmuję. No i co tutaj mamy u tego Luxiona? Mamy jakąś glizdę chyba. To był jakiś mount, Ancient Cubits. Tak, to był jakiś mount, chyba taka jak glizda. No nieważne, kiedyś była do kupienia, z tego co pamiętam, za po prostu kubity. Teraz jest niezbyt droga, 104 tysiące. No, za fluxa się opłaca bardziej kupić. 104 tysiące fluxa zamiast 60 monetek. Tutaj widzę, że jest miner Cubously i on był chyba w jakimś evencie. I to nie wcale, nie no, może jednak trochę minęło. No, ale w każdym razie. A Miner Bot to się nazywa. Miner Bot Cubously. On daje tylko 10 mastery, także. Szkoda, że jest nietradowalny, prawda? Bo można by go za śmiesznie mały flux pewnie kupić, no ale niestety. Tutaj musicie go zdobyć, bo znowu potem, jeśli go jeszcze nie macie, oczywiście będzie się z tym męczyć, żeby go zdobyć. Mega Skater. To też mam, to jest jakiś. Magrider 154 tysiące. Też za fluxa bym kupił. Techno. O, to też mam. To było chyba z tego stołka, gdzie się dostawało te monetki, prawda? Takie żetony, które się zbierało przez cały miesiąc i tam można było wykorzystać. I chyba tam był właśnie ten mount. Tak mi się wydaje. Teraz jest przerobiony ten stolik, ten Dayspring, czy jakoś tak. No dobra. To jest mount, daje nam 50 mastery, 150 tysięcy fluxa za 90 monet, raczej za fluxa bym to kupił też. Tron też mamy, oczywiście. 190 tysięcy, 120 monet, też za fluxa bym kupił. Także wychodzi na to, że wszystko tutaj, myślę, wydaje, że lepiej za fluxa kupić. No oczywiście, jak zawsze. Zaczynacie od kupienia dusz. Jeśli nie macie smoka, no to kupujecie dusze smoka, prawda? Jest ich 15 do zdobycia znowu. Empower Gemboxy. Co z nimi? Nie opłacają się. Za 1,30 monet? To może lepiej, żebyście się skupili i zrobili sobie misję tutaj, która, zobaczcie, naprawdę niedużo trzeba tutaj punktów zdobyć. I dostaniecie 4 Empire Gemboxy na danej klasie. Teraz po prostu trzeba trochę pograć daną klasą i tyle. I dostaniecie te skrzynki, także banalna sprawa. Także możecie sobie tutaj te 3 klasy i 12 skrzynek ogarnąć. A nie, żeby za jedną skrzynkę płacić 30 monet. To jest porąbanie dużo. Także nie opłaca się to kompletnie. Także dusze, jeśli nie macie smoka, to robicie. Potem za monetki tego Alaja, bo potem będzie ciężko go zdobyć. Niby daje tylko 10, ale potem nie ma go na tradzie po prostu, prawda? Potem ciężko wam będzie go zdobyć. Resztę za fluxa bym kupił. Jeśli nie macie jeszcze smoków, to oczywiście w smoki pakujcie monety, nie w to. Jeśli już macie smoki, no to wiadomo, tutaj sobie możecie pokupować. Ja bym sobie właśnie za fluxa te rzeczy pokupował, których nie macie. No i oczywiście na samym końcu, tak jak zawsze to powtarzam, te luxionowe style, one dają strasznie mało mastery, po 15 monet. One są ciągle, bardzo łatwo je wszystkie zdobyć, także tutaj nie ma co się spinać. Jak nie kupicie ich teraz, to kupicie sobie za 2 tygodnie, czy za miesiąc, czy za 2. Nieważne, dużo ich tam nie ma, także parę luxionów i sobie to ogarniecie. Także te style sobie na sam koniec zostawcie oczywiście jak najbardziej. Już lepiej się opłaca kupić jakiegoś mounta tutaj, prawda? Wcześniej, jeśli nie macie. No dobra, to chyba tyle. Nic specjalnego tutaj nie ma. Po prostu są rzeczy, które były w... Na przykład na markecie można było sobie kupić tym kubitowym. Czy było w jakimś evencie, czy w jakimś stołku, którego już nie ma. Także takie zbieranie na rzeczy znowu.
które kiedyś tam były, gdzieś tam, ale mogliście ich nie zdobyć, bo jeszcze nie graliście, prawda, w tą grę. Także to chyba było na tyle. Dzisiaj nic specjalnego tak naprawdę. Jest troszkę master do zdobycia, ale no, takie se rzeczy, po prostu jakieś tam małciki. Ale w sumie to jest beznadziejnie słabe. Także to tyle. Dzięki, że paliście, trzymajcie się. No i oczywiście do zobaczenia na kolejnym odcinku.